Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Goszczę dzisiaj w studiu pana senatora, pana Stanisława Gawłowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę pana, 45 razy ponad w ostatnich latach rządzący podnosili podatki, wprowadzali nowe daniny. Dziś przy szalejącej inflacji jest to naprawdę niemały problem dla konsumentów, dla podatników. Czy w pana ocenie są takie podatki, które należałoby zupełnie zlikwidować, wycofać, a które na przykład w pana ocenie należałoby zmniejszyć w pierwszej kolejności albo też i w dłuższej perspektywie? Rzeczywiście pod hasłem poprawiania życia obywatelom rząd PiS wprowadził 45 bądź podniósł nowych podatków albo podniósł już istniejące. To są podatki bądź opłaty, czyli tak naprawdę para podatki i niektóre z nich nawet mają dość żartobliwe nazwy, bo od takich prostych podatek cukrowy, który miał służyć temu, żebyśmy byli wszyscy zdrowsi, mniej pili napojów wysoko słodzonych, który w efekcie spowodował, że Coca-Cola i inne napoje gazowane są najdroższe w Europie, w Polsce, bo ten podatek de facto do tego doprowadził. Poprzez podatki, które brzmią nawet dość zabawnie, bo na przykład podatek denny pobierany od łodzi cumujących przy pomostach, formalnie opłata, czy też opłata od powierzchni utwardzonej, czyli opłata deszczowa, podatek deszczowy, niektórzy sobie żartują. To jest cały system rozbudowany, który sprowadza się do tego, że jeżeli nawet nie podnosimy podatku PIT albo nie podnosimy podatku CIT czy VAT, to w inny sposób wyciągniemy z kieszeni obywateli pieniądze. Wprost te, które w mojej ocenie są najbardziej dzisiaj rzutujące na nasze życie i przyczyniają się też do inflacji, to wszystkie te opłaty i podatki, które są wprost związane z energią i nośnikami energii, a więc paliwami płynnymi, gazem, energią elektryczną jako taką. My dzisiaj, czy teraz mamy do czynienia z powrotem stawki 23% VAT na paliwa płynne i pod hasłem, że Unia na nas to wymusza. To też nie jest prawda, bo Unia Europejska mówi, że tylko i wyłącznie podatek musi być pobierany. On nie musi być w wysokości 23%, on nie może być tylko w wysokości 0. Ale tam też przy tym całym systemie podatkowym dotyczącym energetyki jest cały system też opłat. Jest opłata mocowa, opłata przyłączeniowa i tak dalej. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że znacząca część z nich powinna zniknąć i ten cały system musi być bardzo mocno uproszczony i powodować, że po pierwsze każdy z nas, jak dostaje rachunek za energię, to musi wiedzieć, za co dokładnie płaci. Nie może doszukiwać się, gdzie jest ta faktyczny kosz energii i w którym miejscu i w ilu miejscach jest okryty podatek bądź inny rodzaj parapodatku. Ale to jest pierwszy problem. Przez ostatnie lata rząd doprowadził do sytuacji takiej, że w zasadzie na rynku energii mamy monopole. W paliwach płynnych mamy monopol Orlenu. Rząd mówi, czy sam Orlen mówi, 4% marży pobieramy w detalu, ale nie mówi ile w hurcie i nie mówi o marży rafinacyjnej, czyli w produkcji bezpośrednio, a tam jest monopolistą. Nie ma innych rafinerii niż rafinerii dzisiaj kontrolowane przez Orlen. Podobnie jest na rynku gazu. Jedna spółka PGNiG ma ponad czy około 90% rynku i co z tego, że jest jeszcze 40 innych firm teoretycznie działających na rynku gazu, ale one nie mają żadnej pozycji. One de facto wycofują się i PGNiG ma poziom monopolisty, czy w obszarze dotyczącym energii elektrycznej, z kolei cztery spółki, Energa, Enea, PGE i Tauron, decydują o cenie energii, wytworzonej energii. Wszędzie tam są bardzo wysokie marże, bardzo wysokie, bo nie ma konkurencji. To są spółki Skarbu Państwa i te marże wynikają ze sposobu zarządzania. One mają gigantyczny wpływ na inflację i poziom naszego życia. To one w dużej części powodują drożyznę. I dzisiaj tak naprawdę w pierwszej kolejności to trzeba z tym walczyć. Po pierwsze, z monopolami stworzonymi przez PiS, bo to jest zwykłe okradanie Polaków.
Znaczy, Polacy nie mają możliwości wyboru. Nie kupi pani paliwa na stacji benzynowej, nawet jak pojedzie pani na inną stację niż Orlenu, wytworzonej poza Orlenem, bo zawsze rafineria będzie Orlenu i zawsze będzie marża Orlenu. Nie kupi pani gazu, jeżeli odbiera pani do domu, czy do przedsiębiorca, umowny piekarz, który piecze chleb, kupi gaz tylko w PGNiG-u i marże będą zabijające dla niego również. I podobnie jest z energią elektryczną. To przy tym teraz zawirowaniu dotyczącym paliw płynnych, który jest związany z Orlenem, jasno wyszło na jaw, że ta prosta operacja niepodnoszenia przy okazji podwyższenia VAT-u ceny na stacjach paliw, wykazano, że ponad 2,5 miliarda złotych Polakom wyjęto w ten sposób z kieszeni, dodatkowo płacąc za paliwa, co miało wpływ ponad 1% na większą inflację, co ma z kolei kolosalne przełożenie na ceny wszystkich produktów wytwarzanych i dostarczanych do sklepów czy do naszych domów, bo to aż tak kolosalne znaczenie. Więc w pierwszej kolejności naprawdę marża do minimum, ona musi być zmniejszona, bo ona ma naprawdę ogromny wpływ. Gdyby mnie pani zapytała, po co rząd to robi, to też znam odpowiedź na to. Więc po co rząd to robi? No po to, żeby my jesteśmy w studiu, jest redakcja, prywatny właściciel, a Orlen jest wielkim posiadaczem mediów. Nie wiadomo po co, ale my nie wiemy, a rząd potrzebuje tuby propagandowej, więc po to kupuje Orlen za nasze pieniądze, za nasze płacone w paliwach. Kupuje media regionalne, gazety. Dzisiaj wszystkie media regionalne w Polsce de facto są kontrolowane przez Orlen, tudzież ty czytaj rząd PiS, bo to tak naprawdę. Ja też nie mam wątpliwości, że te wysokie marże były potrzebne do zgromadzenia kapitału, żeby kupić jedną ze stacji telewizyjnych, wielkich, dużych stacji, które bardzo się rządowi nie podobają, czyli TVN-u. Potrzebowali wielu miliardów złotych, żeby zaproponować, złożyć ofertę odkupu tej stacji. Wydaje się, że to już dzisiaj się nie ziści, ale za to wszystko płacimy. Znaczy płacimy w wysokich rachunkach i dzisiaj w pierwszej kolejności, powtórzę, trzeba uderzyć w marże, zlikwidować te marże, bo one są jednak rodzajem parapodatku. My nie mamy wyboru. Dzisiaj poprzez zbudowanie monopolii na rynku zabrano możliwość wyboru zakupu paliwa w innym miejscu niż Orlen, bo tak jak powtórzę, może pani jechać na inną stację, ale paliwo będzie pochodzić z rynku hurtowego wytworzonego przez Orlen albo z rafinerii, której właścicielem jest Orlen. Więc Polakom zabrano taką możliwość. A drugie uwierające z rzędu. Gdybym miał podatki kolejne wymienić, oczywiście bardzo bym chciał, żeby, bo to każdy chciałby, żeby podatki były mniejsze i to jest pewien dualizm. Chcemy niższych podatków i większych zakresu usług publicznych. Tego się nie da tak realizować, bo wtedy pojawia się dług publiczny. Ale tak jak powiedziałem, wszystko, co jest związane z energetyką, więc te opłaty mocowe, opłaty przyłączeniowe, to wszystko naprawdę likwidowałbym, upraszczał całą procedurę podatkowo, bo Polacy mają prawo i muszą wiedzieć, co ile realnie kosztuje, nie poprzez poukrywane różnego rodzaju opłaty. Jeszcze chciałabym zapytać o podatek od psa. To tak z gwoli ciekawości. Pobierany to przez gminy. Dokładnie. Dlaczego na przykład Warszawa, Wrocław czy inne większe miasta zrezygnowały z niego, a w niektórych ten podatek będzie wynosił, o ile wiem, 153 zł rocznie w tym roku. Jak przez lata byłem zresztą wójtem, burmistrzem i prezydentem w różnych gminach w Polsce, tak mi się złożyło. I to jest zawsze podatek jako żart, to trochę potraktuję, o którym radni dyskutują najdłużej i najwięcej, a ma kompletnie jest bez znaczenia dla budżetu gminy. Tam, gdzie pracowałem w samorządzie, zawsze proponowałem likwidację tego podatku. Choć on do końca ma jakieś swoje też uzasadnienie, ale koszty obsługi podatku, poboru i tak dalej były często większe niż wartości i kwoty wynikające z wpływu z tego podatku, więc choćby z tych powodów należy poważnie się zastanowić nad utrzymaniem samego podatku od psa, więc nie chciałbym, żeby nasza dyskusja sprowadzała się do takiej dyskusji na poziomie Rady Gminy, znaczy
on jest naprawdę bez znaczenia, choć czasami uwiera, zwłaszcza osoby samotne, czy osoby, które mają bardzo niskie dochody. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Gawłowski, senator, poseł i ekonomista w Gazecie Finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, Beata Tomczyk.